STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Siema, w dzisiejszym sparingu pokonujemy serbskie cukarczki 3-1. Jakie są twoje pierwsze wrażenia po tym sparingu? No tak, była to młoda drużyna, młody przeciwnik, ale też wymagający. Musieliśmy się przeciwstawić gdzieś pełnymi naszymi siłami. I myślę, że tak się stało, że w pierwszej minucie, w pierwszej połowie oddaliśmy dwie akcje, szybkie kontrataki, po nich były bramki. I do przerwy było 2-0. Myślę, że ta gra była pozytywna. W drugiej połowie troszeczkę było zmian w systemie, zmian indywidualnych, personalnych. Straciliśmy bramkę z karnego i gdzieś tam się już światło zapaliło, że drugiej bramki już nie możemy stracić, a wręcz przeciwnie, trzeba zadać ostateczny cios i to się udało. Strzeliliśmy na 3-1 też z tego fragmentu i cieszymy się, to jest zwycięstwo. Ten ostateczny cios zadałeś ty. Skuteczność pod bramką rywala jest. No tak. Tutaj trzeba też przyznać, że Daniel bardzo dobrze Liszka wrzucił. Mi zostało tylko wykończyć tę sytuację i myślę, że tutaj zasługa, mówię, całej drużyny. Pierwszy musieliśmy dojść do tego rogu, do tego stałego fragmentu, później dobrze wrzucić, a ja już ostateczną rzecz, czyli jakby wstrzelenie ją w bramkę wykonałem i tutaj jakby cieszymy się z zwycięstwa wszyscy. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.